Ferdynand Trenis uważany jest za twórcę pierwszego wielkiego systemu socjologicznego. Durkheim określił go jako eklektyczną syntezę wątków już wcześniej podejmowanych i wątków nowatorskich, które nie pojawiały się nigdy wcześniej. Tenis z równą znaczenie socjologii teoretycznej z praktyczną pogodził niemiecką filozofię społeczną z francuską i angielską. Do pewnego stopnia uważał się również za marksistę. Dzięki swojemu wielce syntetycznemu sposobieniu zdołał połączyć socjologię pozytywistyczną, ewolucjonizm, socjologię humanistyczną, psychologizm, socjologizm, formalizm i wreszcie historyzm. Dokonał syntezy doktrynalnej socjologii XIX wieku z socjologią analityczną XX stulecia. Przez swoje unikalne podejście nie był przedstawicielem któregokolwiek ówczesnego nurtu socjologii. Ma to swoje przyczyny w predyspozycjach samego Tynisa. Był syntetykiem o encyklopedycznej wiedzy i podejściu, wyjątkowo długo także aktywnym akademikiem. Przez pół wieku nie zwalniał tempa zarówno pracy twórczej, jak i samokształcenia. Jego eklektyzm miał na celu rozwinięcie i udoskonalenie koncepcji, którą stworzył na początku kariery. Wspólnoty pod wpływem sił kapitalizmu ulegają rozkładowi. Obok pomniejszych prac, jak Thomas Hobbes Leibon und Labor Die Cite, Marx, Lehmann und Lehre, Kritik der öffentlichen Meinung, Einführung in die Soziologie i artykułów zebranych w trzech tomach, Soziologische Studien und Kritiken. Jego głównym dziełem było Gemeinschaft und Gesellschaft. To ta książka zapewniła mu miejsce w annałach światowej socjologii. Dokonana przez niego synteza socjologii angielskiej i francuskiej z presocjologiczną myślą niemiecką utorowała drogę zimlowi i Weberowi. Gemeinschaft und Gesellschaft jako największe dzieło tenisa musiało wynikać z jego szerokiej wiedzy i zainteresowań. Głównymi inspiracjami dla tej pracy były przede wszystkim myśl prawnonaturalna naturalna XVII wieku reprezentowana przez Hobbesa, pozytywistyczna socjologia Comte'a i Spencera, koncepcja woli z filozofii Schopenhauera, myśl socjalistyczna Marxa, którego Teres uważał za najbardziej godnego uwagi i najgłębszego filozofa społecznego, oraz myśl socjalistów z katedry działających w, w Reinfeldt socialpolitik. W krąg zainteresowań włączył także ewolucjonistów, takich jak Morgan i Bachofen. Nie interesowała go jednak ich praca w zakresie określania praw rządzących ewolucją, a wkład jaki włożyli w badania najwcześniejszych wspólnotowych form stosunków międzyludzkich. Z podobnych względów analizował też pracę Georga Ludwika von Maurera i badacza prawa średniowiecznego Otto von Gierkego. Od początku starał się pogodzić różne tradycje teoretyczne. Zadania, jakie sobie powierzał, choć różnorakie, koncentrowały się na dwóch kwestiach kluczowych dla ówczesnych socjologów. Były nimi charakter związków łączących jednostkę ze społeczeństwem oraz kwestia zasadniczych tendencji rozwojowych, których działanie doprowadziło społeczeństwo europejskie do jego ówczesnego stanu, wyróżnił trzy poglądy na życie ludzkie: biologiczny, psychologiczny i socjologiczny. Odpowiadają im trzy różne dyscypliny, w kolejności biologia społeczna, czyli antropologia, psychologia społeczna i socjologia. Każdej z nich starał się wyraźnie wytyczyć kompetencje, jednocześnie nie stawiając między nimi nieprzekraczalnych barier. Pisał dla psychologicznego ujęcia ludzkiego życia społecznego przyciąganie i odpychanie, pomoc i walka, pokojowy związek i zbrojny konflikt są same przez się równie ważne i interesujące. Biologiczne ujęcie bierze pod uwagę te rozróżnienia tylko ze względu na ich wpływ na pomnażanie, osłabianie, wspieranie bądź hamowanie życia. Ujęcie socjologiczne, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, skupia się głównie i od razu na faktach, które nazywam faktami wzajemnego uznania. Socjologia bada w wąskim i właściwym sensie tego słowa społeczne fakty, ich motywy i tym samym, jak twierdzę, Musi zwracać szczególną uwagę na znaczące rozróżnienie, na to, czy wzajemne uznanie jest oparte bardziej na motywach uczuciowych, czy też rozumowych. Kładł nacisk na afirmowane przez jednostki aspekty związku społecznego. Nie było ważne doświadczanie go przez jednostki, ale aprobata i oczekiwanie na powtórną interakcję. Cytując: Do istoty każdego stosunku społecznego jako związku wzajemnego zaaprobowanego przez obie strony należy to, iż każda z zaangażowanych osób, domaga się pewnego stałego lub okolicznościowego, mniej lub bardziej trwałego postępowania od innej osoby lub innych osób. Inaczej mówiąc, oczekuje się, że postępowanie będzie wynikało z własnej woli, odpowiadając zarazem życzeniu i woli rozumianej jako własny interes tych, którzy go oczekują. Odrzucał tym samym sensowność rozważań na temat państw owadów, uważał, że przedmiot socjologii jest wyznaczany przez rozum i mus. Wprowadził pojęcie wymiany jako najprostszej więzi społecznej. Każda interakcja jest dla niego wymianą świadczeń i zachęt to krytyka Przymusu społecznego jako czynnika zewnętrznego dla obu stron stosunku społecznego. Wspomniane kwestie Tenis opisał językiem psychologistycznym, odwołując się do przekonania, iż zjawiska społeczne należy wyjaśniać z perspektywy postaw jednostek. Jedność społeczna ludzi daje się zrozumieć wyłącznie na sposób psychologiczny. Pisze również, starałem się zrozumieć psychologicznie wszystkie racjonalne i niezupełnie racjonalne sposoby myślenia. I doszedłem do wniosku, że nie mogą być one absolutnie nierozumne, że muszą mieć swoje własne znaczenie i że to znaczenie jest ostatecznie sprowadzalne do ludzkiej woli. Doszedłem do uogólnienia, według którego to, co społeczne, emanuje z ludzkiego chcenia, z intencji związania z innymi, z woli pospólnej, i postawiłem sobie. Zadanie przeniknięcia do istoty owego chcenia. Turnis, tak jak Schopenhauer, uważał wolę za najbardziej pierwotną, jednak w przeciwieństwie do niego uznawał ją za swoiście ludzką i niekoniecznie irracjonalną. Wszelkie stosunki społeczne są według niego wyprowadzane z woli jednostek, które je nawiązują. Stąd jego sympatia dla myślicieli prawonaturalnych naturalnych z XVII wieku, chociaż nie zgadzał się z nimi w kwestii utożsamiania woli z wolą racjonalną wyraźnie odróżniającą cele i środki działania. Aby można było mówić o społeczeństwie, potrzeba według niego jednostek, które chcą, aby społeczeństwo istniało. Wszelkie twory społeczne są artefaktami substancji psychicznej, a ich socjologiczna konceptualizacja musi być zarazem konceptualizacją psychologiczną. Rozróżniał rzeczywistości istniejące na dwa różne sposoby: rzeczywistość społeczną i przyrodniczą. Stosunki i zrzeszenia rozumiał jako istniejące w woli tych, którzy tę wolę współdzielą i są nią powiązani. Są one bezpośrednio istniejące jedynie w świadomości tych, którzy w niej uczestniczą. Mają charakter ideałów, ponieważ istnieją jedynie w umysłach tych, którzy się na nią składają. Biskup Berkeley pisał o całości świata zewnętrznego. Że być znaczy być postrzeganym. Według Tenisa rzeczywistość społeczna istnieje tylko o tyle, o ile jest postrzegana, odczuwana, wyobrażana sobie, myślana, znana i chciana przez jednostki. Wpłynęło to na całą koncepcję poznania społecznego. Z pewnością możemy obserwować życie ludzi, a więc i ich życie społeczne z zewnątrz, lecz tylko od wewnątrz możemy je rozumieć. To mocno psychologistyczne podejście postawiło go w kontrze do pozytywistycznego organicyzmu, który twierdził, że pewne ciało społeczne istnieje niezależnie od ludzkiej woli. Bronił się i krytykował proste analogie, które uważał za rzecz retoryki i poezji, nie zaś nauki. Nie odrzucał jednak w całości problematyki organizmu. Uważał, że istnieje on w takiej mierze, w jakiej jednostki postrzegają społeczeństwo jako niezależną od nich rzeczywistość czy też jako psychiczne, czy też moralne ciało zdolne do chcenia i działania, tak samo jak jednostka ludzka. Ta kwestia staje się szczególnie ważna, gdy socjologia skupia się na korporacjach rozumianych jako takie wytwory, w których wola jest utrwalana i niejako urzeczowiana. Jednostki traktują korporacje jako źródła wiążących je zobowiązań i wtedy zaczynają one w pewien sposób egzystować samoistnie. Korporacja jest ciałem fikcyjnym, nabiera jednak pewnej nie tylko nominalnej egzystencji, jej własne życie rodzi się przez zatracenie przez jej członków świadomości. Że wszelkie związki społeczne są wytworami ich własnej woli. Ten spór o podstawy został wzbogacony przez tenisa o nowy termin, jakim jest realizm pojęciowy. Mimo wyprowadzania przez niego zjawisk społecznych ze zjawisk psychicznych, ciężko określić go mianem psychologisty. Wola jest w jego teorii koncepcją raczej filozoficzną, aniżeli psychologiczną. Wola traci również na znaczeniu w momencie przejścia do analizy procesów społecznych, które są według niego nieredukowalne do procesów psychicznych zachodzących u jednostek. Podstawowym pytaniem dla niego było to zadane o zasadnicze mechanizmy stosunków społecznych, a nie jak u psychologistów o ich pierwszą przyczynę. Głównym tematem, jakim zajmował się tenis, była więź społeczna. Próbował dokonać syntezy dwóch przeciwnych perspektyw atomistycznej i organicystycznej. Społeczeństwo według niego nie jest ani spółką racjonalnie założoną w celu osiągnięcia wymiernych korzyści, ani też powstałym niezależnie od ludzkich dążeń bytem irracjonalnym. Hebel tak pisał o podejściu Tenisa do tej sprawy. Rozwiązuje konflikt pomiędzy dwiema szkołami filozoficznymi, wykazując, że każda z nich widziała tylko jedną z dwóch stron rzeczywistości społecznej, biorąc ją za istotę całości. Rozwiązanie znajduje się według Tenisa w dwuaspektowości człowieka, który nie jest ani całkowicie racjonalny. Ani całkowicie nieracjonalny. Rozróżnia dwa typy woli: jeden płynący z głębi jaźni ludzkiej, niedostępny dla refleksji, i drugi, który wynika z namysłu i wyrachowania. Odpowiednio nadaje im nazwy woli organicznej i arbitralnej, która czasem była tłumaczona jako racjonalna, ale według Tenisa wola organiczna również posiada pewne elementy racjonalności, aby najmniej nie jest ślepym instynktem. Raczej chodzi o to, że w wypadku pierwszej woli myśl pozostaje nierozerwalnie związana z całością ludzkiego doświadczenia, zaś w przypadku woli arbitralnej zostaje oderwana i niejako usamodzielniona. Wola organiczna to działanie raczej z wewnętrznej potrzeby, zaś arbitralna odpowiada za działania nakierowane na jakieś zewnętrzne cele, do których realizacji ma to działanie doprowadzić. Kształtują one również dwa typy stosunków społecznych. Wspólnota, Gemeinschaft, jest tworzona przez wolę organiczną, zaś wola arbitralna konstytuuje społeczeństwo, Gesellschaft. Można te dwie kategorie określić jako. Równie ważne w teorii tenisa jako spenserskie społeczeństwa militarne i industrialne, albo solidarność mechaniczna i organiczna u Durkheima. Jak obie te typologie, tak i ta tenisowska jest zbudowana na wyraźnych przeciwieństwach. Wspólnota to następujące typy więzów: pokrewieństwo, braterstwo i sąsiedztwo. Społeczeństwo wyróżniają więzi umowy, wymiany dóbr materialnych i wyrachowania. Wspólnota łączy osobowości, zaś społeczeństwo. Role wyodrębnione ze względu na jakąś ich funkcję. Kontrola we wspólnocie odbywa się z pomocą zwyczajów i tradycji, zaś w społeczeństwie czynnikiem kontrolującym są sformalizowane prawa. Członkowie wspólnot postępują zgodnie z wiarą, zaś ludzie żyjący w społeczeństwie, względem na opinię publiczną. Gospodarka wspólnot opiera się na własności zbiorowej, zaś społeczeństw na pieniądzu i własności prywatnej. Ta koncepcja ulegała w biegu czasu pewnym zmianom i przeformułowaniom. Nie jest do końca jasne na ile następuje ewolucyjne przejście pomiędzy Wspólnotą a społeczeństwem, a na ile jest to typologia ukazująca główne i trwałe formy uspołecznienia, istniejące czasem obok siebie w tym samym czasie. Tenis opisywał wspólnoty i społeczeństwa na trzy sposoby. Po pierwsze, opisywał je z perspektywy historiozoficznej, starał się wykazać zmiany, jakim ulegają społeczeństwa europejskie pod wpływem kapitalizmu. Szedł w tych wnioskach za Marksem przez zwracanie przez niego uwagi na rozkład więzi wspólnotowych i kształtowanie się stosunków społecznych nakierowanych na osiąganie prywatnych celów, a innych postrzegając jako środek ku temu. Ciężko jednak uznać Tenisa za marksistę, ponieważ w handlu upatrywał głównego czynnika przemian gospodarczych, a w kapitalizmie widział raczej skutek, aniżeli przyczynę rozkładu tradycyjnej wspólnoty. Jego poglądy czasem upodobniają się do części ewolucjonistów. Po drugie, starał się nadać swojej teorii wyraźny sens ideologiczny: mianowicie ukazywała ona upadek pewnych wartości społecznych w świecie kapitalistycznym i prowadziła do wniosku, że żaden stosunek społeczny nie może być rzeczywiście ten. Bez obecności elementu wspólnotowego. Na tym starał się Tenis oprzeć swój socjalizm. Po trzecie i co najważniejsze, jego koncepcja to pewna teoria, która miała dać naukom społecznym uniwersalne kategorie, które nadawałyby się do analizowania każdego fragmentu życia społecznego. Widział swoją teorię jako niewartościującą. Twierdził również, że w rzeczywistości Gemeinschaft przeplata się z Gesellschaft. Oba rodzaje związków są powszechne, a którekolwiek istniejące czysto są bardziej pomysłem aniżeli rzeczywistością. Nie chciał więc, by ta typologia była używana dla klasyfikacji. Tenis nie uważał socjologii czystej za narzędzie opisu konkretnej rzeczywistości. Pisał: Moja metoda daje się porównać raczej do metody chemika niż do opisowych nauk przyrodniczych. Polega raczej na izolowaniu niż na rozróżnianiu. Chodzi o rozłożenie stosunku społecznego na elementy oraz ich pojęciowe przedstawienie, bez względu na to, czy którykolwiek występuje w stanie czystym w rzeczywistym życiu. Uważał, że zadaniem socjologii jest konceptualizacja stosunków społecznych, czyli zebranie obserwacji w pojęcia, ponieważ same stosunki nie podlegają bezpośredniej obserwacji i tylko myśl może je rozpoznać. Stosunki są wytworem myśli. Gdyż są wyabstrahowane z rzeczywistych sytuacji życiowych, to jest faktów interakcji społecznej. Pisał o nieuchwytnych zmysłowo-formach, a nieco później zaczął je określać śladem Maxa Webera typami idealnymi. Jak długo socjologia jest socjologią czystą, tak długo jest czysto abstrakcyjna. W momencie, kiedy staje się socjologią stosowaną i empiryczną, wszystko bardziej się konkretyzuje i można wykorzystać pojęcia dla uładzenia masy danych empirycznych. Tutaj jego teoria zbliża się do współczesnych buneokantystów. Gemeinschaft und Gesellschaft to jedna z najbardziej wpływowych książek tamtego czasu. Zresztą jej wpływ jest odczuwalny po dziś dzień. Sam tenis jest aktualnie w cieniu Webera i Zimla. Według Hansa Freyera cała niemiecka socjologia sprowadza się do tych dwóch pojęć wprowadzonych przez tenisa. Pierwotna koncepcja była modyfikowana i uzupełniana, reinterpretowana i wykorzystywana do różnych celów. Najczęściej używano tylko typologii społeczeństw. Pomijano samego tenisa jako kogoś, kto zaproponował nową perspektywę w socjologii, a przede wszystkim starał się zdefiniować jej przedmiot. Dzięki niemu społeczeństwo przestało być społeczeństwem oderwanych od działań, gdyż stały się nim właśnie te działania. Dzięki za obejrzenie, jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ewentualnie obejrzyj inne moje filmy, które właśnie...